Dobra, robimy napad? Facebanka, nie? No, można Facebanka, nawet jest policja. No jak tam jedziesz? Gdzie? Megan wysłałem i powiedziałem, że jak dostanie w galaxii, to ją zostawiam. Słuchaj, a nie mogłaby na przykład wrócić ta stara Megan? Nie, stara Megan już nigdy nie wróci. Czyli czekałem i teraz się sytuacja przedawniła, bo policja nie ma bodykamów. Na pewno z nimi nie współpracujecie, bo coś mi tu śmierdzi. Nie. To chyba może to być psikala, który się strzela z policją, my jedziemy tam. Okej, próbujemy. Maska. To jest. Spokojnie! Co jest? Nie celu! Oddal się. Ja zajeździłem. Młody. Młody, z kim ty się bujasz? Jak za chwilę staremu powiem, to jest koniec. A. Koniec ogórków na stawie. Halo. Wygrałaś czy przegrałaś? No, dostałam napis. Pierścionek mi oddaj. Nie, po prostu już nie jest tak jak kiedyś. Oddaj mu pierścionek w tym momencie na tej. Ale serio zrywacie? Mi już nie zależy. Szukacie zakładników? Dał je, wysiadatka różowa. A, macie parę No kur... Tam. Janek, my musimy coś zrobić. Co? Stać no. Pany? Czemu? Przecież ty nie palisz papierosów, nie pijesz wódki. Nie no, jak u ciebie jestem, to czasami na tej plaży sobie zajaramy jakiegoś ćmika. Bo ja mam, to częstuję, bo inaczej nie kupisz. A myślisz, że kto ci ostatnio paczkę z chaty? Się zastanawiałem, że to jest, przecież nie właściwie, że ja tyle jaram. Dobra, ej, robimy coś? Trzeba coś zrobić, bo ja zastygam. Ja też, ja się nudzę. No, a co robimy? Jakiś napad? Coś ten? Bo teraz wiesz, że jest trochę inaczej, jak silników nie ma, nie? Jest trochę... opór. Nawet nie tyle, że opór, ale jest bardziej tak... inaczej. Realistycznie chcesz powiedzieć? Nie, no ja jeszcze nie uciekałem. Chciałbym poczuć emocje. Dobra, robimy napad? Facebanka, nie? No, można Facebanka, nawet jest policja. Możemy. No dobra. Możemy. No to... No co? To jest biurkę, luz. To ja jadę pod sushi. Pod sushi się zbieramy? A, pod sushi, no. To ja jadę pod sushi. Zaraz będę. Dobra. Mogę powiedzieć? Nawijaj. No gdzie ty jesteś? Zakładników, ale tu nikogo nie ma. Aha, ja pod sushi. To nie chcemy się zebrać wszyscy? Ten tutaj ogarnąć piątkę i wtedy ruszyć? My mamy już piątkę. Kogo? No jestem ja, ty, jest żółw. O, żółw? Czy juniora chce brać, ale no zakładników nie ma. To ja doszukać. Nie wiem. Dobra. Travis jest? O! Ej, czekaj! No? Stary, bo Travis jest, dzwonię do niego. No? To weźmiemy go. No. Odzabój! Fucking Travis! Szukamy zakładników i robimy Facebanka! Dobra. No dobra. A ty chcesz balerem uciekać? Na doju próbuję ogarnąć mediację. Nie wiem, Janek. Dajdę pod doj. Dobra. No, nie wiem, Janek, wymyślimy coś. Ty rozumiesz, że dzisiaj jadę autem, nie? No. Patrzę, piękna, rozumiesz, lokal z kebabem, nie? No. Wbijam. No. Chłop na mnie patrzy. No. Ja patrzę na chłopa. Zamawiam gigalufę, mówię, nie? No. A on mówi tak. Przecież ty jesteś pisikela. A, ty? A ja mówię, no jestem, no. Chłopie, jak mi ukręcił tortillę, to pół ulicy by zjadło. Postarał się. Łek, a gdzie? Gdzie? Nie pamiętam adresy, bo to była druga końcówka miasta. Ale blisko nas? Nie, godzina drogi. Jedziemy tam. Jadę szukać też. Ja też. Halo. Witam serdecznie, szefie. Ekipa mocnego p***a jest na miejscu praktycznie. Mówisz o... aha. Tak? To niech jadą obstawić kok, niech zajmą teren. Mają zająć teren, a my pójść to polecimy, tak? Informacji. No niech zajmie to, piątka teren, a my jak będzie teren zajęty, przylecimy sobie śmigłowcem. Jedna tak? Osoba się tam odłączy, weźmiemy i odlecimy i oni będą mogli dalej czekać na galaktykę, żeby im Dobra, czyli już wysyłam ich ten, no. Helkom. Dobra, no, hej. Dobra. To teraz pytanie, zerwać wam z nią na złość, czy zerwać wam z nią tak, że może być zabawcia, może być chuj. Dobra, dzwonię do niej. O na serwerze. Jeszcze nie pomyślałem, co chcę powiedzieć. Słucham cię. Cześć! Ty jedziesz na koks teraz? Tak. Dobra, to jak nie najeb***** galaxii, to z nami koniec. Nara. Kurde. Dobra, czyli dostaną dol. Kamery. Ale tak to nie wolno. Już nie będzie mieć wolno. Sytuacji, nie? Ktoś mi zabroni? Tak, żeby zatrzymać im bodykamę. Pewnie znaczy, na pewno są kamery na komendzie. Bo ja to dostałem. A to było na komendzie, tak? No, na komendzie w celi normalnie. Jestem świadkiem, było tak jak mówi. Też na policję składasz wniosek? Tak. Ali w realnie. Bardzo niemiło się zachowali. Poniżanie, korupstwo i bankructwo.
Tylko nie, nasze. To nie, to nie mnie akurat narazili na niebezpieczeństwo. Tak? No właśnie. Rozumiem. To generalnie, jeśli chcecie to dawać polubowni... A, czyli teraz czekałem... Czyli czekałem i teraz się sytuacja przedawniła, bo policja nie ma bodycamu. Na pewno z nimi nie współpracujecie, k***a? Bo coś mi tu śmierdzi, k***a. Nie. To jest żaden... Może mnie zbywaliście, k***a, do momentu, aż się przedawnią bodycamy i nie będą musieli ich mieć, żeby biednego trafiska z CEO Owner of Daimo Casino... Akurat... ...byś tam niezłą minę, k***a. Akurat nie, bo bodycamy chyba trzy dni musisz. A kiedy to było? No tak, z 10 dni temu, to na pewno. Jak to na komendzie było? Poza bodycamami kamery chyba są, nie? No na pewno, muszą być kamery. Dokładnie w celi byłem bezbronnym obywatelem i razili paralizatorami. Gangsterzy policji. No to generalnie, jeżeli nie chcecie po sądach ich uczyć, no to... Trafis. Nie, no wolałbym się dogadać, no. Wiadomo. Trzeba te kamery załatwić, to któryś się zajmie ten. Trafis. Ale może nie będą potrzebne kamery, ci policjanci wiedzą, co przeskrobali, może się przyznają do tego, a jak ewentualnie nie będą chcieli się przyznać, to wtedy szachmatujemy ich kamerami, panowie. Trafis. No ale nie wiemy się z dowodów, k***a. Tak, to jest też racja, tylko że może być problem, bo może i być ciężko przyznać, bo to niektórzy są tacy ludzie, którzy są ciężko się przyznać. No tak, ale wtedy to ja wam mówię, zrobimy tak, k***a. Ja bym zrobił tak, że pojedziemy tam na mediację, oni powiedzą, że tak nie było, a my wtedy ich, k***a, normalnie k***a, czoło czoło policjantowi, ściągamy kamery i on mówi, i co, k***a, on do n***y, prajerze, psiak policyjny, no. Ciekawe, czy ja ktoś z High Commandu. Co? Byśmy... Zakładników musimy ogarnąć. Dobra. Więc 6. No dobra. No. Dobra, panowie, także no... Ja... ten... ty... to co? Jakie te mediacje jakieś... Jeżeli będzie ktoś z High Commandu... Dobra, zostawi mi pan numer do siebie, ja będę do pana dzwonił. Jasne, nie ma problemu. Pan tu wygląda na kompetentnego osobę. Ja się dogadam, tak czy jest ktoś... Ta. Dostał pan? Się, czy... Tak. Dobra, w takim razie czekam na informację. Dobra. To chyba na... może to być psikela, który się strzela z policją, my jedziemy tam. Okej, próbujemy. Maska. Które twoje auto? To, tu. To dawaj, jedziemy, tym jest lepsze. Prowadź, zajebiście się jeździ. To jest. Spokojnie! Co jest, nie celuj! Oddal się. Dobra, jedziemy. Nie mogę, no, nie mogę nacisnąć, kiedy mam ręce w górze! Ale nie proszę nie celować, ale proszę mam nie celujcie do nas, my się boimy, no! A mogę opuścić ręce? Myśmy przypadkowymi przegodniami! Mogę opuścić ręce czy nie? Bo nie mogę jechać! Opuść ręce i odjedź! Dobra, na razie! Siwa, kocham cię! No ja cię też, to chyba nie nasi. No, powiedziałem Megan, że jak dostaną w krok się, to z nią zrywam. Czyli z nią zrywam. Dostali. No nie, no, bo jechali tam, ale powiedziałem mi, że jak dostaną w krok. Ale ty szukasz pretekstu. Stary, powiem jej tak. Nie mogę być z kobietą, która zostaje w galaksji. No i koniec, no i koniec, i tyle. Dobra, potrzebuję zakładników, stary, potrzebuję zakładników. Gdzie się zakładników ogarnia? No pod psami. Jeszcze raz, co? Pod psami. A, pod psami, zrozumiałem. No, dawaj z psami. Nie, a powiedz mi, za kogo teraz się bierzesz? No za nikogo, przecież przez miesiąc podrywamy wszystko, co się rusza. No, ja tak robię, stary, całe życie. No. Jest zajebiście. No może fajt? Nie wiem, zobaczymy, jak się to wam nie ułoży. Stary, jak coś, to połowa jest zajęta przeze mnie w tym mieście, więc jakbyś spotkał jakąś, no dobra, ale wiesz, ja jestem kolegą, się podzielę, ty też się podzielisz, jak zdążycie. No, jesteś jedynakiem? Tak. Ja też. A jedynacy mają to do tego, że się nie lubią dzielić. A jesteśmy braćmi, stary, więc jesteśmy jednakami. O jakie fuk... Siemano, dziewczyny! Maja! Nie, to cześć, nie Maja. Nie ma Mai. A czemu nie ma Mai? Oh yeah. Wczoraj była. Dobra, mam do was pytanie. Dziewczyny, chcecie iść nawet na podwójna randka. Randka podwójna? Oh yeah. Ja, ty, koleżanka, bank, pokażemy wam obrazki prezesów. Wiem, o co chodzi. No to mówcie, że chcecie zakładników. Jest jak jest. A, no to też w sumie. Nie można być bandytą, nie wiecie zakładników. Różowym furbą gangsterską i mówisz, że nie można być gangsterem? Ja nie jestem gangsterem. Tak. Ja też jestem gangsterem. Idę odstawić samochód i do sam pojadę. Szukacie zakładników? Dałuję, wysiada taka różowa. A, macie panek! No kur... Gonimy. Jeden dostał na Dawaj. Chcieli gangsterski świat, to będą mieli gangsterski świat w prawo. Walej w opony. Nie pojechali. Kikli. Co jest k***a? prawo na moście! Na moście prosto! Co?
Po drugiej. Nie strzelaj. Wysiadka. Poddaj się. Normalnego nie strzelaj. Zamiast go... Poddaj się. Tu, nie, pod... Tu. Tu. To czekaj. Co ty robisz? Już stał. Co ty robisz? Ja mam jednego człowieku. Dwa. Oh yeah. Dobra, boy. I teraz tak. A jest gangsterskie posiedzenie w tym momencie. Czekaj. Czemu to auto jedzie? Mam żółwia jednego. Żółwiu, czy to ty? To ja. No żółw, stary, żółwia. Jestem najlepszym strzelcem w mieście. Rozumiem go. Żółw, czemu ty się k***ujesz na świnką Peppą? O co ty jest za gang? No nie wiem. Słoneczny patrol. Słoneczny patrol. Jakby świnka nie odjechała, to by żółwia nie zbierała z ziemi, no. Dobra, 10 pompek gangsterskich i cię puścimy. Przebierz się, wyglądasz jak clown. My do takich strzelamy. Zawsze. Niezależnie, ale czy jesteśmy w jednej stronie barykady. Ty, ale to jest na żółw? Ściągaj nie maskę. Ściągam ci maskę. Ja jestem Janów. Żółw chodzi. Ej, to nie jest żółw. Żółw chodzi w tym. Bo w tym takim jest czterech żółwi ogólnie. No, jest już czterech. Nie, przesadziliście. Nie, ale jest czterech żółwi. Zadzwoń do żółwia jednego. Janek na podrobionego żółwia. Ale to są dzieciaki jego! To są dzieci żółwia? No. To są żółwie junior, on je hodował za i ta świnia też? Nie, ta świnia nie. No bo jak żółw, młody żółw jeździ z jakąś świnią, która wygląda jak wyciągnięta z miasta Exiland. Oj. Tragedia. Gipsa, aby, to ci powiem. Dobra, wysyłam gipsa. O, Janeczek przyjedzie. Macie podwójne. No to może na piwek znowu dostanę. O, na piwek, a ten nie, stary, ocen jego stylowe w skali od 1 do 10. No także to mu dwa kolana przestrzelił. No, ten skitu. Jakieś klapki, świnia. Nie wiem, wygląda jakby go Megan, bra. Widzisz to? Zobacz. Czerwony samochód bojowy, znaczy różowy. No bo to jest gang różowych, tak? Jakich różowych? No oni normalnie jeżdżą po mieście i się bawią. Siema, a ty się... co tu robisz? Dostał na bo świnia odjechała, jak do niego celowaliśmy. Więc ja wypuściłem salwę i młody żółw dostał. Ja sobie siłem. Młody. Młody, z kim ty się bujasz, k***a? Jak za chwilę staremu powiem, to jest koniec. A. Koniec ogórków na stawie. Rozumiem, że żółw przez pół roku ukradł ogórki ze sushi. Chodził za kasyno i rzucał do stawu i powstało 5 takich. Nieźle. No. A myślałem, że ta karetka to po nich. No właśnie. No, a ty świnia ty? Co? To. No co? Ja się boję gangusów. Czyli zakładnik na bank już jest, dobra? Dobra, do auta. Dobra, ja jednak na apps za chwilę będę. No czekaj, mogę do auta wrzucić tylko... Nie możesz. Nie możesz. Ja, dobra. Ja też Janek mogę zakuj iść w sumie. Janek zakuje. Ja brawa. Ja też żółwiem na szpital. Zapraszam. Masz auto? No. To tam jest następny zakładnik w ogóle. Tu jest auto. Zapraszam. Wrzucam cię żółw obok. Otwieram ci drzwi. Dobra. O, dziękuję. Dostali na koksie S? Nie. Megan się p***ała. No. I tyle. Halo? Co? Masz jakiegoś zakładnika? Tego. Jednego? Dobra, to weź już na Maze. Ja zaraz też przyjadę. O. Megan dostała od swojego i leży? Swój chłop. Ale jeszcze żółw stoi. A Andrzej? A Andrzej? Martin dzwoni. Halo? No jak tam jedziesz? Gdzie? Na ciebie w bunkrze. Ale ja nie jadę. Megan wysłałem ty... i powiedziałem, że jak dostanie w galaxii, to ją zostawiam. Aha, no już strzelali i nie ma z nimi kontaktu, więc... Janek skręcił w lewo. Już po. Wygląda, że jeden jak żółw. Odrzucić cię? Słucham? Odrzucić cię? Nie, dziękuję, przejdę się. To jest fast taxi. Ja pracuję w taksówkach i to ja jestem najszybszy. To chodź, sprawdzimy. Ja się nie kupię. Zmierzymy stoperem. Kończyłeś. O, siema Rulo. O, ktoś powiedział do ciebie Lulo. No to małpa tylko. Aha. Rucham ją jak coś. No, tak? Tak. Czyli to prawda? Tak, to prawda. Franko, nie słuchaj go. To słuchaj, ty nie słuchaj. Ja nie mówi, o, małpa, małpa, o. Pomyliłeś tak dziewczyny. Nie. Oj, tak. Nie. Czyli można powiedzieć, że ona jest twoją Jane? Nie. Posłuchaj. Suką. Ty już swoją szansę miałeś. No. A, czyli miałeś. Czekaj, bo twój stary dzwoni. Halo? Mam dwóch. Ja mam jednego. Prawie mamy trzech. Mamy czterech. No. No i jeszcze jeden dla bezpieczeństwa. No dobra, no to dawaj na Maze Banka wszystkich zrzucimy i pojedziemy. Jadę, jadę. Pojedziemy szukać, no dobra. Tym? Jadę po jeszcze jednego. Dobra.
O k***a. Dwie dziewczyny. Ma chłopaki. Siemano, siemano. Dobra, któraś jest w ciąży? Nie, spożywczej jedynie. Ta, widać, no. Nogę masz chudszą niż ja dwie ręce. Tak, no. Ta, dobra. Idę po jeszcze jednego. Zostaniesz? Tak, zostanę. Zostanę. Kropka, 3 złote. Znowu ta szybka taksówka. Jedziesz czy nie? A gdzie my chcesz zabrać? No nie wiem, przejażdżka po mieście. A czy ja się muszę złożyć? Nie wiem, jesteś scyzorek, to się złóż. Bo tu bywa różny zwierzyniec. Dobra, to zaraz będę. Leca. Fake taxi, tak? Nie no, stary, patrz. Pokażę ci jedną rzecz. To samochód. Może i nie skręca, ale zajebiście jedzie do przodu. No dobra, fajnie jedzie, fajnie. Spokojnie, on się dopiero napędza. I dobrze się trzyma w zakrętach. Jest przyczepny. Nie kosztuje dużo. 4 miliony. Aha, oła, oła. Dobra, spokojnie. No ja najwięcej na koncie miałem, aby 300 tysięcy, także gdzie 4 miliony? Nie no, zawsze możesz zarobić, nie? No właśnie szukam pracy, a pracy nie potrafię znaleźć. Na sushi rekrutują ludzi pewnie, no, warsztatach. No ja nie o takiej pracy mówię. Weaselniusie. Ja cię mogę w sumie zarekrutować, jak chcesz. A gdzie my możemy zarekrutować? Generalnie praca jest prosta, bo nie robisz nic i w sumie też nic nie zarabiasz, ale pracujesz. Aha. Pracujesz na moje pieniądze. Aha, a na moje to co? Nie no, stary, za moje, wysiadamy, idziemy do banku. No dobra. Wiedział. Słuchajcie, pytanie mam. Aby zakuj go! Porwałem. O ty porwałeś? Siemano. To ten taksi. Mogę się to robić, czy ja mam to robić? Pakować? Ja mogę robić, bo ja lubię. Ja też mogę robić, jak chcesz. To daj pena. To mam pena. A wiesz, że ja nie palę papierosów, wiesz? No ja teraz te walę podgrzewacze, aby... Siema OG Bambo, OG fucking Bambo. What's up, boy? Ale może gangsta. A co ty myślisz, stylówka pierwsza klasa, że się skarpety, ubierałem? No, skarpety, spoko, bo zawsze możesz klapki zrzucić i biec na stopach, no, ale nie na bosy. Co ty myślisz? Ja myślę przyszłościowo, jak już będę się kitrał w krzaku, żeby dalej na do psioków, to żeby szybko buty zdjąć, żeby mnie nie słyszeli. Co się to? Jestem amatorem. A ją ktoś poturbował, stary, ale tak... Dobra, pod wyjście zakładnicy. Po przekątnej dostała. Co się stało? Kto cię pobił? Jasne. Kto ci zrobił krzywdę? Nie wiem. No jak nie wiesz? Panią Siwą też bym prosił. Nie no, powiedz mi historię. Mamy dużo czasu. No, nie wiem kto. No, dostałaś w lewy bark i w prawe kolano. No. No, ja bym pamiętał kto mnie w lewy bark i prawe kolano. Ciężko pamiętać jak są zamaskowani, nie? A, czyli zamaskowani ci napadli, czyli pamiętasz, chciałeś mnie szukać. Dziękuję. Dobra, gdzie zgubiłeś jaja? No aby zakładnicy się słuchać, bo co jest sztany. Do szeregu! Siwa! To tak, pani może do szeregu podejść, fajnie było. Dołącz! Przerwa! Zniknąć ma w tym momencie, raz! Oh yeah, właśnie tak. Nie, no, przerwą. Nie, ty dołączasz do nich. Nas jest więcej. Ty tu. No bliżej! Przecież ona nawet nie śmierdzi, chodzi. Brzydka jest, to ci się nie podoba? Nie lubisz koleżanki? A co to koleżanka jest? No pytam się, czy nie lubisz koleżanki? Nie znam jej. Śmierdzi od niej, brzydko pachnie? Nie wiem, nie wącham. No to powąchaj. Fetyszu. No to powąchaj. Nie. No powąchaj. Nie. Czekaj, ja powącham. Śmierdzi? Nie, ładnie pachnie. To czemu się dystansujesz? Bo mam wyjebane. A, no dobra, no ale wiesz, że można mieć wyjebane i można mieć wyjebane zęby, a jak jesteś zakładnikiem na napadzie, gdzie jestem napastnikiem, to lepiej być w szeregu! Tak, jak mój ziomek mówi, że... właśnie tak, lepiej go słuchać. Słyszycie kasztany? Ja jestem w szeregu. Podoba mi się to. Nie rozumiem, o co sekundka. Dobra, idę negocjować. Ta, odbezpieczam. O za błoj. Sprawa jest. No. Jest nieciekawy. Czemu? Przepraszam, panie w czerwonej maszynie. No to nieciekawie z waszej strony. Jak chcecie to rozwiązać? Są generalnie dwie opcje. Jedna opcja, którą proponuje mi... Poczekamy. Ty możesz wejść do środka z tym czerwoną maską na chwilkę? No. Ściągnij jedną rękawiczkę, proszę. Ściągam. Bo ciebie coś dzisiaj roznosi, ja nie wiem, czy ty nie masz cukrzycy, muszę ci cukier zbadać. Stary, dostałem... Nie, cukier w porządku, wszystko, patrz. Pik. Zielony. W normie. Jaki zielony? No w normie, k***a. To znaczy? Dalej, k***a. Czekać w ogóle na jakieś negocjacje pół godziny minimum. Ile? Tak. No bo oni mają jakieś tam jubilery, strzeliny, są leżą. No to nie może kurwa. On nas na przykład gonić, sobie zrobić negocjacje na lajciku, ten... No tak, zaproponujemy. No. Ty, słuchaj. Stary, ja po prostu... Cieszę się życiem. Nie, do mojej rebli. Spoiler dzisiaj dostałem, ja mam dziś dobry dzień. No. Ja wiem. A jak... A dobrze wymierzyłeś? Tak, jak dostaję... jak dostaję itemek do mojego samochodziku, to... To pan czerwona maska ma dobry humor.
Dobra, rozumiem. Ty, a słyszałeś, nie? Nie. Że dwa lusterka koły zniknęły z X6. Komu? No jak komu? Temu, co ostatnio szampana piłeś u niego. Nie. No i to nie, że lusterka obudowy całe. Ci lusterka? Nie mi. Komu? No temu, co nami włada, człowieku. Temu, co śpiewali ostatnio 100 lat. Jak pali? No nie wiem. Nie wiem. Oh. Dogadane. Tak? No, będzie nam nas gonić we dwójkę i tyle. No i fajnie, to my do nich nie będziemy strzelać najpierw 3 w powietrze, a potem dopiero w nich. Dobra. Dobra. To może już wypuści, poczekaj. Ty, policjant, to ja ci wypuszczę już 4, to się nimi zajmiecie, co? Dobra, siwa, czarna. Dobra, ile macie jeszcze ich, czy... Nie, są jeszcze 3, tak? Dobrze widzę? Chyba tak. Dobra, wy skończyliście już, czy jeszcze nie? Nie. Dobra. Tak mało. 150 tysięcy tylko? Nie, ja jeszcze tobie. Bo my we dwóch robiliśmy. Wiertło. Wypadło? No. Jakie? No... no wiertło, po prostu. O. Pokaż, daj potrzymać. Przecież ty mi to zajmiesz. Nie no, pokaż. Proszę. Ale i tak jeszcze jedno potrzeba. Więc to jest akurat. Dobra, czyli to nie tak. Tego bym się nie cieszył aż tak. Ważne, że jest. Zawsze można no się wymienić. Dobra, i co? I co? I co? I co? Negocjujesz tam? A pana mi oddasz? No pewnie. Oddaj. Nie wejście mi w prawo, my czekamy w aucie. Jakich jest. Chodźcie do fury. Ja mam zostać? Ja! Ja zostaję. To zostań. Poczekamy, poczekamy, żebyście sobie ich ogarnęli. Zakładnicy wychodzą. Co on robi? 60%? Co? Nie, ja się zajmę. Ty prowadzisz? Jest mało tego paliwa. No jak mało? 60%. 60 litrów. Mamy męską umowę, czy od razu ze zielone światło? No czekamy. Czekamy na was? To bardziej my na was. No w sumie tak. O Jezu. Jedziemy? Idziecie w prawo czy w lewo? A, nie gdzie wiem. Chcesz? Dobra. 10 milionów, oficjalne przeprosiny na Twitterze i no już 10 milionów. Wiecie, rozpoczynam 80. Oficjalne przeprosiny na Twitterze i degradacje tych dwóch oficerów. Powodzenia, chłopaki! Pijamy na policjantów. O, tam mocno zdobył. No teraz masz szansę. O, bardzo dużą szansę. Szansa. Kieruję aktualnie 10.50. Nie no, 10.50 to ty tam możesz mieć, a nie ja. Ja się zatrzymałem. Okay. Chciałem sobie łyka kawy wziąć. Smacznej kawusi pyta policję dusi. Tu jakbyś wjechał, to bym się poczczał. Ja muszę do Blondasa zadzwonić, że słyszałem, że ktoś mu zawinął transport. Ja nie jestem po siłowni, aby wydolili. O Jezus! Adam Małysz! No i po chyba. Pan Małpa! To zajebiście. Kto strzelił? No Travis, bo tam rozmawia z tą swoją dupeczką. Sobie nie ma, nie moja wina. Musiał pisać, o uciekłem, kocham cię, nie, ja p***, ale bym ci blizną dupę. Twoja cipka pachnie jak kwiat lotosu. A w ogóle właśnie jak pachnie kwiat lotosu? No właśnie nie wiem. No właśnie. Zapach lotosu jest delikatny, subtelny oraz pudrowy z lekkim akcentem słodyczy. Przez wielu mężczyzn uznawany jest za niezwykle kobiecy. To jak ci po dureksie takim malinowym. Znaczy w takim olejku. Ja p***. No powiedz coś, powiedz. Jakże sikał szampan na backstage'u, powiedz. No. Jak co? No. Może sikał szampan na backstage'u w koszykówce. Powiedz, niech wszyscy wiedzą. A jak spałeś z nożem pod poduszką? No, a to ja byłem. To był dobra. No to... Słyszałeś tą historię? Nie słyszałem w życiu. Stary, kiedyś ci ją opowiem. Znaczy on ci ją opowie, ale w moim towarzystwie. Przy stole, przy ognisku, przy browarze. No, on ci opowie tą historię. Powiesz, nie słyszałem bardziej p***nej historii miłosnej. A najlepsze w tym jest to, że można by ją zaanimować, ale chłopcy 10 tysięcy dolarów. Tak. Daj spokój. Dobra. Normalnie z tej historii zrobić animację, nie? Hajmy, jademy, chłopaki. No, odłożyć się.
Dobra, ja muszę zadzwonić do Martina, się dowiedzieć, czy Megan już została w koksie. Dostali, no. A skąd wiesz? No bo Żółw im pomagał. A i co, i Żółw powiedział, że dostali w No, chyba dostali w dzwonię do niej. Halo? Wygrałaś czy przegrałaś? No, dostałam na pis. Pierścionek mi oddaj. Nara. Słuchaj, a nie mogłaby na przykład wrócić ta stara Megan? Nie, stara Megan już nigdy nie wróci. Czemu? Jaka stara Megan? No nie, no, wiem. Stara Megan, no. Stara Megan była... Lepsza. Lepsza. Better. Była better. Quality. Quality. O co chodzi? Ja nie wiem, o co chodzi. Stara Megan poddaj była inna. Się, poddaj się, poddaj się, poddaj się, poddaj się! Spokojnie, Spoko, luz, tylko stary. Testy do filmu. To ona nie była zakładnikiem przypadkiem? Nie, jesteśmy przecież gangsterami. Nie, nie sądzę. Nie? No dobra. Nie. No dobra. Róży oczy. Fajnie to odegra. Podobały się. Siemano. Ma fajne buty. Dobry, dobry. Cytuszki. Ale ma dojeb... nogę. Szkita, szkyta. Dziękuję. No, nigdy... Uba. Nigdy nie będziemy ruchać. Ta, no i dupę, przecież się, że bawimy z sobą, panowie. Który wywali który na małysza dzisiaj? Ja siądę w środku, mogę to zrobić. Dobra, dobra. Co robimy? No właśnie, dostałem SMS-a. W ogóle małpa, dlaczego ty sprzedajesz koks tylko i wyłącznie dla balasów? Bo to ziomki. Spotkamy się GPS, Megan się chce spotkać. Chcecie być moimi skrzydłowymi? No pewnie. No dawaj. Dobra, to zatrzymajcie się. Czemu sprzedaję tylko balasom? A ktoś inny no. przyszedł, poprosił o koks? No ja bym chciał na przykład. Ale ty sprzedajesz po 1000 potem balasom. A komu sprzedajesz po 1000? Nie sprzedaję balasom, bo powiedziałeś, że to ja jestem złodziej. Ile chcesz? No ile dasz, tyle wezmę. Ogarniemy. Tylko najpierw muszę galaxy pokonać na przykład. Koksie. Zmontować ci mocną piątkę? Stary, trzeba zmontować grupę ludzi, która tam będzie czekać i ich jak oni przyjdą na nas czekać. Ja ostatnio gadałem z Gałcza, on mi mówi, że od półtorej godziny jest na kajo człowieku, rozumiesz? Gdzie ty jedziesz? Mieliśmy czekać na Megan? Bo ja nawracam. O, tu jest taki, o. No to, dobra. Ty, oglądałem testy tego, kombi, nie? No. Tego wiesz. No. Co ci się tak podobało? No. No ludzie podobno zachwyceni. No. 4 miesiące. No. Lepsze niż rok. A gadałem ostatnio o tym, o takiej BMC dla mojego kolegi, co kiedyś zamówił rok temu. No. Rozumiesz? No. To jeszcze nie wiadomo kiedy być. No. Nie, Trawisku? Te, no. Ty nie widziałeś! Czego? No, cześć. Cześć. Siema. Ty sprzedacie Legi? A to nie moje, od dolara pożyczyłam. No, ładne. Podobno cię na p***ali. Swojego, ale dobra. Nie mogę być z kobietą, słuchaj, która nie jest jak Harper, czyli skuteczna. Oho. Czy ty możesz wrócić do starej Megan? Proszę cię, wróć. Ale ja tak, zmieniłaś się. No nie jesteś, k***a, nie jesteś Nie właśnie. Jesteś starą Megan. Jak ale... ja się... Z nami koniec. Ja się zastanawiam, jak to... wróci stara Megan, no. to mogę się zastanowić. A jak wróci stary małpa, to ja się zastanowię. Dobra, oddaj pierścionek. Ale oddaj mu pierścionek w tym momencie na tej. Ale serio zrywacie? Tak. No chcę. Travis, ale mam fazę, patrz to. Poczekaj. Poczekaj. Łek. Jeszcze mi powiedz, że się odkleiłem, no powiedz. Nie, co? No powiedz, nie, że się odkleiłem, no. Co, że teraz? Co ty ogólnie? No nie, no powiedz mi, że się odkleiłem, powiedz, powiedz. Nie, po prostu już nie jest tak jak kiedyś. No tak, bo się teraz zmieniłaś, tyle. Więc oddaj pierścionek. Jak... Hej, jestem spoilerem! Ja No dobra. Pogadajcie, ja robię za psychologa seksualnego ogólnie. Moja wina? Naprawdę? Mhm. Czemu tak twierdzisz, małpa? Że... No dobra. Ja wysłucham was i potem wydam opinię lekarską. Travis, czy zostaniesz moim ziomem na zawsze? Kurwa stary, oczywiście, że tak. Dzięki. Oh yeah. Tylko chcę, żebyś normalnie mnie traktował, które to. Git? Jasne. Jasne. Możesz się p***ć z kim chcesz, mi już nie zależy. Git, pa. Znaczy, to tak na serio? A. Okej. Okay. Żegnaj, Fate. No. Stary. Ej, oni chcą 4,5 miliona jacyś ludzie na mieście za zestaw pacyfisty. Małpa. Tak, czyli na Pacyfika. Ale no, to nie, stary, tam czegoś brakuje na pewno. My potrzebujemy wiertła do szkła, który jest potrzebny do Pacyfika. No, a oni mają? Tylko nie wiadomo. Tak, podobno tak. Tylko nie wiadomo, skąd to wiertło mamy zdobyć. No, to, a to trzeba ich się dopytać. Małpa. Co? Nie ściągaj tych spodni, wypytaj. Zostaniesz moim ziomem na zawsze? Zostanę. Janeczku. No, wypytać mam? Dobra. Obraź się, na razie. Baba. Dobra, jedziemy. No to jedziemy. Chciałem cię spytać o to samo, ale ty widocznie nie chcesz zostać moim ziomem na zawsze. Nie musisz mnie o to pytać.